Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, jakimi są przywódcami? W Instytucie Wolności w magazynie Polska w Praktyce przyjrzeliśmy się współczesnym modelom politycznego przywództwa. Jakiego przywództwa dzisiaj potrzebujemy? Jakie przywództwo proponują Jarosław Kaczyński i Donald Tusk? O tym dzisiaj porozmawiam z Piotrem Zarębą. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają układ otwarty. Dziękuję wszystkim patronom, tym z państwa, którzy chcieliby dołączyć do tego grona. Zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie Patronite.pl. A zachęcam też państwa do przeczytania tego magazynu i tekstu Piotra i tekstu Piotra Zaręby i wielu innych autorach o wielu innych europejskich i światowych przywódcach. A teraz zaczynamy rozmowę. Piotr Zaręba, witaj serdecznie. Witam. W przyszłym roku zacznie się kampania. W tym magazynie Polska, Polska w praktyce, w którym opublikowałeś też swój tekst, opisaliśmy różnych przywódców. Zdaje się, że Polska powróciła znowu do, do takiego modelu bipolarnego, Polski dwóch bardzo silnych liderów, co powoduje, że tkwimy ciągle między jednym. Między jednym a drugim, że przez te lata nie byliśmy w stanie wyłączyć nikogo, nikt się nie przebił, tak naprawdę. To, to znaczy, no, bipolarny układ był cały czas, prawda? To znaczy, w, wrócił Tusk jako tak. zwornik jednego z, e, 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 tak powiem, z biegunów. E, no i myślę, że to jest je, jeden z powodów, dla których utrzymuje się taki duopol dwóch postaci. No bo jeżeli mamy do czynienia z walką e, takich w, wyraźnych obozów, no to też one z natury rzeczy mają wyraziste przywództwa, prawda? I to, to, to ci liderzy się, że tak powiem, sprawdzają w, bo, w, w bojach. Można mieć do tych bojów mnóstwo zastrzeżeń, można uznawać, że one są, że tak powiem, niemerytoryczne, niesmaczne, e, nieprzyjemne, ale no to jest coś, co się w Polsce sprawdziło. Przy czym no warto odnotować, że oczywiście taki system, w którym jest wyrazisty lider Aspirujący do kierowania państwem w wyborach, no to jest model w ogóle większości krajów Europy i, i, i nie tylko Europy. Natomiast, no, tu paradoks polega jeden na tym, że Jarosław Kaczyński nie sprawuje funkcji premiera, przelotnie on tylko sprawował. No ale poza tym wszystko się zgadza. No, tyle Tylko, że no oczywiście stopień kontroli tych liderów nad własnymi partiami i takie, powiedziałbym, spersonalizowanie debaty właśnie poprzez Walkę dwóch ludzi, a, a, w znacznie, a w mniejszym stopniu dwóch programów, chociaż to są jednak różne programy. No to jest oczywiście coś wyjątkowego, jeśli chodzi o Polskę, ale podejrzewam, że znaleźlibyśmy inne kraje o podobnych systemach, czy o podobnej, że tak powiem, o podobnej naturze polityki. Mhm. Obserwujesz tę politykę od początku wojny polskiej z, z bardzo bliska politykę polską, a, a przywódców światowych, zwłaszcza amerykańskich, też, też od dawna. Jak byś porównał te e, modele przywództwa Kaczyńskiego i Tuska? Po pierwsze, czy one są podobne do siebie? E, a po drugie, na ile one się różnią od, od tych przywódców, którzy coś na ciebie znaczą, które uważasz za wartościowe? Czy one się różnią, y, powiedziałbym... Y, znaczy inaczej, są podobne, jeśli chodzi o stopień władzy y, liderów nad te, swoimi obozami. Y, przy czym no, w przypadku Kaczyńskiego... On w zasadzie stworzył z bratem swoją partię. Można powiedzieć, że to jest jego partia autorska. Prawo i Sprawiedliwość jest jego partią autorską. Na przykład Tuska było trochę inaczej, bo on współtworzył tę partię z innymi i, i, i potem jakby stopniowo eliminował albo odpadali czy inni liderzy, czy współliderzy i ostatecznie stał się jedynym, stał się tak jedynowładcą. Więc tu jest pewna różnica. No ta różnica pewnie, że tak powiem, powoduje, że władza Tuska jest odrobinkę lżejsza, odrobinkę bardziej dyskretna. No to się wyraża choćby w statutach, prawda? No statut PiSu jest wybitnie wodzowski, centralistyczny. Tam w zasadzie prezes podejmuje najważniejsze decyzje. No ale w praktyce oczywiście Tusk, nie mając aż tylu narzędzi, no Kieruje partią podobnie, no to, to przypomnę. Ostatnio był śmieszny incydent. Kilka miesięcy temu był śmieszny incydent. Zawieszenia, chwilowego zawieszenia dwóch polityków platformy za to, że poszli na pewne przyjęcie i tam, tam się pojawili. No i decyzję podejmował sam Tusk, nie, 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 statusowy, nie, nie statusowy organ partii, prawda? Oczywiście to zostało szybko uchylone i tak dalej. Natomiast no, wiadomo, że Tusk mówi w imieniu partii. I on podejmuje pewne decyzje w imieniu partii, czasem one są potem ratyfikowane, no ale to w przypadku PISU też te ratyfikacje następują. To jest pewna różnica, ale dominują podobieństwa. Inny jest sposób może komunikowania się, to oczywiście Tusk jest taki, powiedziałbym, Tusk pozuje na bardziej wyluzowanego. Tusk jest w stanie, że tak powiem, no nie wiem, dopuścić do tego, żeby na jego spotkaniu wyborczym pojawili się ci ludzie, którzy będą bruździli, zadawali to na pytanie. Kaczyński te, te, tego bardzo nie lubi, więc znowu tu jest pewna, pewna przewaga Tuska, powiedziałbym, w takim, takiej zręczności w, 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 w kontakcie z mediami i z opinią publiczną ale mam wrażenie, że znowu z wiekiem to się, to z znaczy, czym są oni starsi obaj, to się te różnice też trochę niwelują. Znaczy to nie jest tak jak kiedyś, bo kiedyś było takie wrażenie, że mamy takiego, prawda, groźnego, starszego pana, a po drugiej stronie, no, stosunkowo jeszcze młodego, e, że tak powiem, wyluzowanego, dobrze mówiącego gracza, który znowu starszą panu gra na nosie, prawda? On się cały czas mu trochę próbuje grać na nosie, ale mam wrażenie, że też się stał już takim toksycznym, starszym panem. To mówię o takim stylu, prawda? Natomiast co do, co do porównania z innymi krajami, bardzo różne są te modele, bo oczywiście, na przykład, jakbyś porównać z amerykańskim systemem, to z jednej strony władza amerykańskiego prezydenta jest oczywiście większa, ustrojowa władza jest większa niż, niż po, po polskiego premiera I, 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 i z tego punktu widzenia, no. Prezydent podejmuje rozmaite decyzje, których nie podejmuje szef rządu polskiego, jest nieodpowiedzialny przed kongresem, ale z drugiej strony partie tam nie są aż tak silnie skontrolowane przez, że tak powiem, no, kierownictwo. To znaczy. Joe Biden dochodził, doszedł do władzy z, jako b, b, prezydent w, w, w wolnych wyborach, no ale części swojego programu nie przeforsował. Dla te, dlaczego? Bo dwóch senatorów d, d, demokratycznych notorycznie odmawiał mu poparcia. I to dwójkę, dwoje właściwie, bo to była pani i pan. Joe Mancini i pani Sinema. E, e, no, oczywiście w Polsce ten model jest o tyle bardziej zcentralizowany, że no, partie są w zasadzie narzędziami tych liderów. Prawda? czy znaczy, miejsce na jakiś, e, e, że tak powiem, własny zdanie sprzeciwy jest niewielkie. No, choć oczywiście takie incydenty się też zdarzały. No, przykład Gowina blokującego Jarosława, Gowina blokującego wybory kopertowe. No, ale to się dla Gowina źle skończyło, prawda? Kaczyński był w stanie odebrać mu jego ludzi. W Ameryce tego typu mechanizmów nie ma, bo jest to kraj zdecentralizowany i powiedziałbym, partie są o wiele bardziej skomplikowanymi tworami niż polskie partie. My też Interesuje mnie sposób myślenia o, o, o przywództwie i w ogóle podejścia. No bo to Gowin zablokował coś, tak? To był element walki. Te, te walki od czasu do czasu się, e, się zdarzają. Teraz one się nasilają w obozie tej prawicy. Ale kiedy patrzę na Tuska i Kaczyńskiego i porównuję to z rozmaitymi modelami przywództwa, o których czasami mówimy w Szkole Przywództwa, którą prowadzę, do której zresztą namawiam państwa do 18 grudnia można zgłaszać się i aplikować. Serdecznie namawiam link do szkoły przywództwa znajdziecie Państwo pod, pod, pod tym nagraniem. Ale to rozmawiamy najczęściej o tym, że dobry przywództwa, przywódca po pierwsze zbiera silnych ludzi wokół siebie. Im silniejszych ludzi ma wokół siebie, tym on sam jest silniejszy, tym jego organizacja. Tak? Mówię to bardzo często też o, o biznesowych organizacjach. Jest silniejsza, słucha ich, tak? jest na nich otwarty, jest za nich odpowiedzialny, wciąga ich do tego procesu. Dzięki temu nie jest sam, tylko gra w bardzo silnym tymie. Kiedy pamiętam dla mnie taką bardzo inspirującą książką, było, było przywództwo Julianiego z czasów, kiedy był burmistrzem Nowego Jorku, kiedy on właśnie o tym pisał. Tak? Właśnie w polityce to nie był biznes, tak? w polityce brał jak najsilniejszych ludzi wokół siebie, współpracował z nimi, dawał im jak najwięcej odpowiedzialności. Dzięki temu udało mu się bardzo dużo przeprowadzić. No, i kiedy patrzę na Tuska i Kaczyńskiego, dla mnie oni są prawie odbiciem lustrzanym. Poza tym, oczywiście, są różnice, tak? ale generalnie co do sposobu prowadzenia działalności. To wszystko już powiedziałeś. Tak? Jak wyrasta, ktoś silniejszy jest ucinany. I to samo jest w PiSie, i to samo było, było w Platformie wielokrotnie. Te decyzje, jak mówisz, podejmują sami później najwyżej partię, legitymizuje, ani odwrotnie. Nie próbuje wciągać tych ludzi. No ale z drugiej strony, ja na to narzekam, mnie się to nie podoba, ale z drugiej strony no to jest skuteczne. Okazuje się, zarządzają tymi partiami, zarządzają Polską na zmianę, e, e, utrzymują, utrzymują to przywództwo e, i, i to działa. Moim zdaniem mogłoby to być dużo lepsze, ale. Ale taki to jest. Ciekaw jestem, co ty no, sądzisz. Działa oczywiście, tyle że, no, no właśnie, no, pytanie, czy gdyby decyzje nie były ucierane w sposób bardziej kolegialny, czy gdyby nie było, powiedzmy, pewnego delegowania władzy y piętro dwa piętra niżej, czy one, co nie działałoby lepiej, oczywiście. No. Y Mam wrażenie, że w przypadku prawa i sprawiedliwości, bo y pis można oceniać. Y jak rządzi, prawda? Platforma to jest jednak model przywództwa nad opozycją, to jest trochę inny, inna sytuacja. No, no, system, w którym prezes partii a, a, akceptuje w swoim gabinecie na Nowogrodzki nawet dyrektorów w spółkach Skarbu Państwa, nie prezesów nawet w Skarbu Państwa, dyrektorów w spółkach Skarbu Państwa, czy ambasadorów na przykład, co kompletnie nie jest jego, jego gestii, prawda? to powinien być w ogóle oddzielny segment, w którym się rządzi swoimi prawami, swoją swoim logiką, logiką dyplomacji, prawda? Natomiast no, prezes ma ostatnie słowo także i tam. Oczywiście nie mówię, że jest jedyną osobą podejmującą te decyzje. Często są to decyzje, które ktoś mu rekomenduje. Natomiast no to nie jest model efektywny. I po tych dwóch prawie dwóch kadencjach. No, można powiedzieć, że, że ta nieefektywność jest coraz bardziej widoczna. Z drugiej strony, oczywiście, no, można, też, można też, jako adwokat diabła, mogę też powiedzieć, że może też istnieć taki, taki argument, że no, to jest partia słabsza w mediach, pozostająca w silnym konflikcie z Unią Europejską, niechętnie traktowana przez elity, przez biznes. W związku z tym no, to, że Kaczyński ma to ostatnie słowo, że tak powiem, pozwala się bronić skutecznie. No, to jest taka logika obrążonej twierdzy, prawda? Czy byłoby inaczej, gdyby jego przysłowo było lżejsze, takie bardziej pośrednie, no właśnie polegające na szukaniu ludzi ciekawych, no to, to tego nie wiem, no bo to, to, tego nie przetrenowaliśmy, nie przetrenowaliśmy, prawda, nie zobaczyliśmy tego. No ale Donald Tusk jak był premierem i, i przywódcą, teraz jest znowu przywódcą partii. Nie działał w sposób radykalnie inny od Jarosława Kaczyńskiego. Nie, tylko, to, no nie, oczywiście, tzn. tam logika była trochę inna, no bo na przykład Tusk nie zabiegał o centralizację swojej władzy premiera w sensie formalnym, ale de facto ją miał. Oddziaływał poprzez tak. struktury partyjne, prawda? Tak. Na przykład samorządy były teoretycznie autonomiczne, a ponieważ były większości platformerskie, no to miał wpływ poprzez właśnie przywództwo nad platformą. Zgoda, no tak. Natomiast, ja powiem w sposób, że jeżeli chodzi o jeszcze wracając do pisu i do kaczyńskiego, to oczywiście jest oczywiście jakiś ta partia trochę ewoluowała w takim sensie, że na przykład no, jednak jakimś tam samodzielnym graczem jest Mateusz Morawiecki. I on w swoim, w swoim gestii ma rozmaite uprawnienia, które nawet one się poszerzają. Na przykład jego władza nad budżetem dziś jest większa, poprzez różne zapisy ustawowe i poprzez możliwość wyprowadzania pieniędzy poza budżet jest większa niż była premierów dawniejszych. Z drugiej strony no, on jest cały czas w tym szachu, że gdzieś na samym w samym końcu premier, prezes przekreśli jego karierę. W związku z tym on się do wielu sprawach jakby dostosowuje do, 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 do Jarosława Kaczyńskiego. Prowadzi grę o to, żeby być takim najlepszym, najgorliwszym pisowcem, prawda? W związku z tym to, to, tam jest władze i nie ma, no bo jednak to nie, jest, to, to nie są partnerzy do końca. Natomiast... No, to, 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 to wejście Morawieckiego do polityki, no bo też był jednak całkowitym figurantem, no pokazuje, że to, ten system trochę, trochę się zmienia, trochę ewoluuje. Ale do teraz, kiedy z kolei PIS jest w obliczu kłopotów, no mówi się, że Morawiecki może być takim kosem ofiarnym, a więc tutaj jest, też są granice tego partnerstwa, prawda? Tak. Oczywiście no, trochę zmieniło naturę władzy pis to, że to, to, nie jest, to nie są rządy jednej partii, to są jednak rządy koalicji, więc na przykład nie jest, jest jednak partnerstwem. Ale no dlatego, że ma tą własną partyjkę, prawda? No tak, a nie wynika to z tego, że Jarosław Kaczyński chce słuchać nie, nie, nie. tego czy innego, e, tylko po prostu ma 20 głosów, no tak, którymi, musi, musi. E, którymi daje mu zgoda, duży, zgoda, duży wpływ. Zgoda. No. A, a jakbyś porównał to... Bo pytanie jest takie, czy tak musi być? Czy jesteśmy na to skazani? Czy w, być może tak jest? W polityce tak, tak być musi, tak? E, biznes rządzi się... In... Innymi prawami, innymi regułami, to przywództwo w biznesie wygląda inaczej, czy w ogóle w organizacjach niepolitycznych. Nie a czy, czy pytań, może w polityce tak musi być? Dałem przykład Julianiego, który, a może to był wyjątek potwierdzający regułę? Nie, no wyjątek potwierdzający regułę chyba nie, po prostu to są kraje, i to nie tylko dotyczy Stanów Zjednoczonych, to dotyczy Wielkiej Brytanii, to do różnych krajów zachodniej Europy, no to są kraje oczywiście o wiele bardziej ustalonej tradycji demokratycznej, no i te rozmaite, że tak powiem, zwyczaje właśnie kolegializmu, ucierania stanowiska, no sama procedura na przykład wybierania premiera Wielkiej Brytanii, no jest jednak procedurą właśnie, właśnie bardzo kolegialną, prawda? I tam nie ma żadnego automatyzmu, to znaczy to, to nikt nie jest właścicielem partii konserwatywnej czy, 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 czy partii pracy, prawda? No tu jest, tu, tu tu jakby to, trochę to się zawiera w samej genezie. No, to znaczy obie te partie, yy, że tak powiem, powstały na gruzach poprzednich partii, yy, które się całkowicie zgrywały i szły na dno. No i w związku z tym jakby utrwalając się na scenie politycznej, stawały się jednocześnie takimi trochę satrapiami, takimi trochę monarchiami, prawda? Mówię w przypadku Pi PiSu bardziej, no bo PiS jakby był ufundowany przez braci Kaczyńskich. To było po prostu środowisko z, z, zaproszone przez braci Kaczyńskich do polityki. No, może dyskutować o tym, z czego to wynika, czy, czy wynika to z Tradycji perlowskich, czy wynika to, ale no znowu, mamy finansowanie partii, no ale nie, mam, mamy je nie tylko w Polsce, finansowanie partii z budżetu państwa, ale mamy je nie tylko w Polsce, prawda? Więc niekoniecznie to musiało iść w tym kierunku, prawda? Bardzo charakterystyczne, no, w Niemczech partie są finansowane, ale także po to, żeby na przykład tworzyć think tanki, prawda? W Polsce ten, to się właśnie nie udało. To znaczy, ten. Zapytań, mają na to środki, no, żeby te, mają, te think tanki. ale, ale, są bardzo powołać, wątpłe, ale... ale to są bardzo wątpliwe próby. Nie, tam jakieś działają, że tak. Przerządowe działanie okazuje się całkiem nieźle. No nie, mów. no w przypadku przynajmniej Platformy, ma tam jakiś instytut. Hmm. Natomiast to są słabiutkie oczywiście no, instytucje, to znaczy one nie odgrywają większej roli i no one na pewno nie wpływają specjalnie na hmm. to, co politycy mówią i robią, to, prawda? Niestety. No niestety. Tak. A jeśli spojrzysz na tych polityków z drugiego rzędu, tych następ, potencjalnych następnych liderów, nie wiem, Trzaskowski, Morawiecki, Ziobro, Kosinia Kamysz, Hołownia, ci, którzy wchodzą. Ci młodzi, tak? Młodzi 50-latkowie, już więc nie tacy, nie tacy przesadnie, przesadnie młodzi. Twoim zdaniem, oni będą, kiedy wejdą, no bo wejdą siłą rzeczy, tak jak nie oni, to ktoś inny, no, kiedyś Kaczyński i Tusk odejdą. Czy oni, twoim zdaniem, zdradzają, mają potencjał do tego, żeby. Inny sposób zarządzać swoimi organizacjami? Nie wiem, tu wymieniłeś przykład Rafała Trzaskowskiego i on trochę jakby podważa ten generalny schemat, bo Trzaskowski się wybił w czasach, kiedy Tuska w Polsce nie było, prawda? Mhm. Więc jakby jego, że tak powiem, pe, 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 no, traktowanie go jako współlidera platformy. Do pewnego stopnia twarzy platformy. No, był kandydat na prezydenta, tak. prawda? Jest jakby trochę przez Tuska niekontrolowane. E, oczywiście między nimi nie ma żadnego wyraźnego sporu, natomiast ja nie wykluczam, że Trzaskowski miałby trochę inny styl y, 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 y sprawowania władzy w państwie. I, że tak powiem, komunikowania się z własnym zapleczem, z własnym ugrupowaniem, no. ale, ale, ale o tym też niewiele wiadomo, bo tak naprawdę Czeskowskiego głównie, że tak powiem, oskarżano o bierność, o, 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 o to, że jest za mało energiczny. No więc kiedyś zresztą tak samo było z Tuskiem. Tusk na samym początku swojej kariery, że tak powiem, już w Platformie, a wcześniej w poprzednich partiach, no był... Traktowany właśnie jako taki człowiek pasywny, nie do końca, że tak powiem, prący do władzy, wypalony. Więc tak tu... naprawdę porażka w wyborach prezydenckich yy, w 2005. W tak, 2005 roku, czyniła z niego drapieżnika, tak. Tak. Więc ja nie wykluczam, że Trzaskowski oczywiście, że tak powiem, yy, uzyska skrzydła Tuska, ale jednocześnie trochę w innym stylu będzie kierował swoją partią. Natomiast no. Ta polityka jest bardzo jednak taka, że tak powiem wydmuszkowata. Ona jednak się polega głównie na komunikatach do, do, do mediów i, 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 i łapaniu się wzajemnie za słowa. No i tu Trzaskowski też funkcjonuje w tym systemie, prawda? To znaczy to, to nie jest facet, który w tej chwili na przykład jako prezydent Warszawy zgromadził jakieś wielkie zaplecze intelektualne, które coś ciekawego nam szykuje. Oczywiście, no, zorganizował ten młodzieżowy taki zlot, prawda? Ten, ten kampus w Olsztynie i, i i to pokazuje, że trochę chyba inaczej myśli o, 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 o tym stylu komunika komunikacji, ale na razie to jest tylko styl komunikacji. Ale przypomnę Ci Państwu, że e, PiS też organizował taki swój kampus w Katowicach, bodaj, że to się, też się było w innej formule, to nie było dla młodych, ale zaprosił bardzo wiele. E, e, bardzo wiele to organizacji była Polska, różnych. Projekt też, która była był w Polska Wielki Projekt. E, tak, ona się kilka... do dzisiaj się odbywa zresztą, tak. tylko że już mało kto na to zwraca dzisiaj tak. uwagę. prawda? Ale takich e, przed przyjściem do władzy też miał, Zgodę. wydawało się, że za, był otwarty, zapraszał rozmaite środowiska, słuchał, e, był ciekawy. Wydawało się, że wniesie to coś, e, coś nowego, ale potem to wróciło. Tu jest jeszcze pytanie, Pytanie, czy jesteśmy skazani po prostu w Polsce na taki model no, no, Wymieniły się jeszcze nazwiska tych liderów, że tak powiem, mniejszych partii. Mm -hmm. To też, te, też teoretycznie no, oni mogliby nowe, no, 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 nowego ducha w polską politykę wnieść. Niewątpliwie oni są mniej aut, 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 autorytarni w takim stylu, że tak powiem, kierowanie własnym zapleczem, własnym otoczeniem, prawda? Mm -hmm. e, no ja nie widzę tam na razie jakiegoś wielkiego potencjału programowego. Mówię, zwłaszcza o, myślę zwłaszcza o Szymonie Hołowni. E, e, Władysław kośnienia jest może odrobinkę bardziej merytoryczny, ale też chyba to, 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 to wszystko polega jednak głównie na słowach, hmm, więc ciężko powiedzieć. No, na pewno y, wykruszenie się starych liderów y, y, jest jakoś potencjalną szansą na trochę inną politykę, prawda? Jest, to jest jakiś tam zwrot pokoleniowy, chociaż akurat to młodsze pokolenie polityków nie, nie różni się jakoś zasadniczo od starszego. No, poza tym, na razie się nie wykruszają, na razie no, stają obaj dzielnie do, do kampanii i. I co uważasz, że ta, ta kampania będzie po prostu starciem Kaczyńskiego z Tuskiem, Tuska z Kaczyńskim i wokół tego wszystko będzie się ogniskować? No tak, oczywiście, że będzie i to jakby ona już trwa, przecież kampania tak. trwa. No. Oni pra, praktycznie prawie każdego dnia <grystują> występują na rozmaitych spotkaniach, mówią o sobie nawzajem, yy, obrzucają się inwektywami i, 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 i to tylko się nasili. Yy, no, jeśli. jeśli yy, Prawo i sprawiedliwość przegra. Te wybory, ja uważam ten scenariusz za bardziej prawdopodobny. No to oczywiście przywództwo starszego z nich, Kaczyńskiego, może być jakoś stanąć pod jakimś znakiem zapytania, aczkolwiek tam nie ma mechanizmów, że tak powiem, zmiany. To znaczy, tam to, to musiałoby się stać w jakiś gwałtowny sposób, i no, Kaczyński kiedyś w przeszłości, przegrywając wybory, nie, nie, nie wypuszczał, że tak powiem, lejców z, z, z rąk. No Jeśli przegra Tusk z kolei, co jest mniej prawdopodobne, to rzeczywiście jego przywództwo może być jeszcze mocniej zakwestionowane. Zwłaszcza, że no, pamiętajmy, no, opozycja to nie jest wyłącznie platforma, prawda? To jest też pytanie o proporcje między poszczególnymi partiami, i tak dalej, i tak dalej. Jest pytanie o to, czy jemu uda się stworzyć jedną listę. W tej chwili wydaje się, że raczej nie, ale. Oczywiście to się bliżej wyborów może zmienić. Więc, więc oczywiście no każdy z nich jest narażony. Myślę, że każdy z nich traktuje ten bój jako trochę bój ostatni. To znaczy, to ma zdecydować o ich o, o, o losie, a zarazem no, nie, nie jest. Nie jest automatycznie, no tak z reguły jest w tych krajach, na przykład, no nie wiem, przegrani kandydaci na prezydenta rzadko kiedy, chociaż zdarzały się takie przypadki, stawali drugi raz do wyborów, prawda? W Wielkiej Brytanii w, w zwycięstwo konserwatystów, a przegrane lejburzystów oznaczało, że w Labour Party raczej zmienia się przywództwo. To, to prawie zawsze tak było. No, więc tutaj te, te, tego mechanizmu nie ma, ze względu na to, że to jest jednocześnie taka polityka bardzo, yy, no jednak y, ona nie jest taką polityką techniczną, opartą wyłącznie na, że tak powiem, pr pragmatycznej grze interesów, ale też no jest to rodzaj boju ostatniego, prawda, to jest rodzaj takiej krucjaty. Yy, to bardziej widać w przypadku prawicy, ale myślę, że w ostatnich latach yy, z kolei Platforma i yy, w ogóle środowisko opozycyjne yy, się st też strasznie yy, stały irracjonalne, strasznie się stały takie, powiedziałbym, yy, no, yy, no właśnie traktujące politykę jako bój ostatniego, starcie dobra ze złem. No jeżeli jest starcie dobra ze złem, to ten, który jest przywódcą do, dobra, no nie, no nie może tak automatycznie odejść. Oczywiście można go przekonać, powiedzieć, no słuchaj, tu, prawda, no, wymaga to poświęceń, bo to, 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 ta walka no, ma, powinna być nowy etap. Tu, tu byłaby to jakaś szansa dla Rafała Szaskowskiego, niewątpliwie. E, natomiast, czy na przykład Mateusz Morawiecki będzie zdolny ewentualnie zastąpić Kaczyńskiego? Wątpię, mówiąc szczerze, ponieważ on sam bardzo dużo straci, pewnie przez najbliższe miesiące, bo będzie się borykał z rozmaitymi kłopotami, których wcześniej nie przewidywaliśmy z inflacją, z, z, no, z kłopotami ekonomicznymi, na koniec rzecz biorąc, prawda? Z tym, co się zresztą po części wybuchło na skutek wojny. No, na pewno ten, ten rok będzie pod znakiem Tuska i Kaczyńskiego, bo wybory dopiero późną Będzie ich coraz późną, więcej. Późną jesienią będziemy ich obserwować i. Będzie ich coraz więcej i wzajemnie oni są sobie potrzebni, przecież. Tak od początku było. Tak. W ich interesie jest to, żeby stali naprzeciwko siebie, żeby mieli w kogo uderzać, bo jak wiesz, znakomicie w polityce przeciwnika, nawet wróg jest najlepszą rzeczą, jaką można sobie potrzebni, nienawidząc się nienawidząc jednocześnie śmiertelnie i życząc sobie politycznej śmierci, oczywiście, tak, tak. 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 Piotr Zaręba, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zachęcam do przeczytania i tekstu Piotra w Polsce, w praktyce, i wszystkich pozostałych o innych przywództwach, innych modelach sprawowania e, przywództwa i zachęcam do wspierania układu otwartego. Jak chcecie to zrobić, wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.